Witajcie w Warszawie. Ten obrazek na początku nie jest bez powodu, dlatego że dzisiaj, jak widzieliście tytuł, mówimy o formacji świeckich i wspólnocie i tym, że okazuje się, że w Warszawie, w stolicy Polski, nie jest łatwo te elementy ze sobą pogodzić, zwłaszcza jeżeli jesteś dorosły. Zaczynajmy. W ogóle jak wyszedłem z domu, to miałem wrażenie, że jest strasznie pusto na ulicy. Wow. A jak przyszedłem na pole Mokotowskie, to jest tyle ludzi. No i ten remont, co mogliby już skończyć, że naprawdę się odciągają. Ale powiem wam, że dawno już tak nie nagrywałem i to strasznie dziwne wrażenie jest, jak się łazi wśród takiego tłumu ludzi z kamerą. No to może ten tłum ludzi niech będzie dla nas punktem wyjścia do wspólnoty. Wcale nie jest tak łatwo, jak jesteś młodym dorosłym i nie chcesz iść do wspólnoty akademickiej, no bo ona jest dla studentów, żeby znaleźć jakąś wspólnotę, która będzie miała porządną formację. I to mówimy nie o Kudowie czy innej wsi na końcu świata. Mówimy o Warszawie, o stolicy Polski. Jedna moja znajoma szukała ostatnio wspólnoty i podzieliła się taką właśnie smutną rzeczą, że nie może po prostu znaleźć żadnej dobrej wspólnoty dla siebie. Dla osoby, która jest już trochę uformowana i chciałaby wejść bardziej w głąb. Ja sobie z tego nawet nie zdawałem sprawy, dlatego może tak ważne jest, żeby księża mieli normalnych świeckich znajomych, bo otwierają im oczy. Wiele osób w ogóle dojeżdża poza Warszawę gdzieś, nawet kupę kilometrów, żeby znaleźć właśnie wspólnotę, w której mogą otrzymać formację, która będzie szła bardziej w głąb, która będzie bardziej gdzieś zaawansowana już. Nie będzie tylko podstawowym kerygmatem. Jest moment, gdzie musimy iść głębiej. No i tak patrząc, kolokwialnie mówiąc, wśród takich wspólnot chociażby charyzmatycznych jest lipa na rynku. I powiem wam, że jak się nad tym zastanawiam, to ja nie wiem, co z tym zrobić. I chcę was zapytać, jak wygląda u was, w waszych parafiach, w waszych miejscowościach, formacja świeckich, ale dorosłych. Mamy duszpasterstwa akademickie, młodzieży, nawet jakieś kółka różańcowe dla emerytów, ale dla takich w przedziale 30+, zwłaszcza jeżeli mówimy o tej specyfice charyzmatycznej, bo uwaga, ja nie mogę powiedzieć, że wspólnot takich dla 30+ nie ma, dlatego że sam byłem asystentem w takiej wspólnocie. Dla ludzi dorosłych, którzy oczekują formacji. No jest to wspólnota życia chrześcijańskiego, w skrócie WŻH. Przez ostatnie 2 lata z hakiem byłem asystentem w 2 prewspólnotach, takich zawiązujących się, które dopiero powstają i będą wspólnotami. Jedna już jest zawiązaną super wspólnotą, druga jeszcze trochę dąży do tego, żeby być wspólnotą, ale już niedługo też pewnie będzie wspólnotą. I ja jestem super z nich dumny i się hiper cieszę z tego. No ale nie można powiedzieć o WŻH na przykład, że ona jest charyzmatyczna w tym rozumieniu, w którym byśmy pewnie tutaj w tym kontekście oczekiwali, że będziemy używać tego słowa. Poza tym duchowość w WŻH opiera się bardzo mocno na doświadczeniu ćwiczeń duchowych, na duchowości ignacjańskiej, co osobiście dla mnie, myślę, w formacji stałej jest zaletą tej wspólnoty, ale rozumiem też, że nie każdemu może to odpowiadać, bo to nie jest tak do końca formuła bardzo open, jakbyśmy może oczekiwali od jakichś takich wspólnot. A w ogóle jak już łazimy po Warszawie, to chcę zauważyć, że nie każdy warszawiak nawet o tym placu wie tutaj. To jest park na terenie dawnej Skry. Tam jest stadion, tam dalej. Jest bieżnia lekkoatletyczna, gdzie normalnie można pójść sobie biegać. A cały ten plac tutaj został otworzony i jest taki park. I jest o wiele mniej ludzi niż na polu Mokotowskim, tam za tym płotem. Więc warto się przejść. Muszę wracać do domu, bo jestem umówiony. A jeszcze jedną rzecz wam powiem, że kiedyś byłem w takiej wspólnocie, która nawet miała formację przewidzianą jakąś. Była to grupa dla dorosłych, nie dla studentów, akademicka, jakieś takie rzeczy. Tylko że ta formacja to było... No, przerabialiśmy jakąś książkę, rozdział po rozdziale, strona po stronie. I no, oczywiście lepsze to jest niż nic. Natomiast brakuje tam tego elementu takiego jednak szycia na miarę. Takiej formacji szytej na to, co wspólnota w rzeczywistości potrzebuje. Łatwiej jest wziąć książkę i iść strona po stronie. A jak dobrze jest wyjść na jakieś duże skrzyżowanie, tu jest mniej ludzi niż tam. Sobota w Warszawie. Oj, Czelaszku, dzień dobry. Muszę nie nagrywać, nie nagrywamy. Widzicie, na spacerze nawet można spotkać krajowego asystenta WŻH, a nie tylko mnie. Ja wiem, że formacja to nie tylko wspólnota, ale
chciałem zwrócić na jedną rzecz uwagę. Cała sytuacja covidowa pokazała, że wspólnota, realna spotkanie we wspólnocie jest po prostu bezcenne. I to takie właśnie spotkanie osobiste, gdzie mogę wyjść i się zobaczyć z kimś w jednym miejscu, a nie tylko online. Poziom budowania wspólnoty poprzez wirtualność to jest zupełnie inny level. Oczywiście, jeżeli chcemy i się staramy, to jest też lepsze to niż nic, ale potrzeba bardzo dużo wysiłku, żeby zbudować wspólnotę na podstawie relacji online. O wiele łatwiej się buduje wspólnotę, kiedy możemy się spotkać realnie w jednej sali, pomodlić się wspólnie, pogadać wspólnie, podzielić się wspólnie tym, co jest dla nas ważne. No i chciałbym powiedzieć, że wielki szacun dla tych moich wspólnot, o których już wspomniałem, no bo oni zaczęli się spotykać właśnie w środku pandemii, kiedy nie mogliśmy się spotykać normalnie. Spotykaliśmy się online i to była naprawdę wielka walka z ich strony, żeby tą wspólnotę budować. Kto mnie śledzi na TikToku, ten wie, że zostałem księdzem od yerby. Pewnie zauważyliście, że dużo o tej wspólnocie tutaj mówię w tym kontekście. I nie jest to bez przyczyny, dlatego że oczywiście możemy, a nawet powinniśmy też indywidualnie pracować nad swoją formacją osobistą, ale we wspólnocie często jest o wiele łatwiej pewne rzeczy pociągnąć, tak jak idziemy na naukę języka czy naukę instrumentu. Możemy też się uczyć w domu, ale z jakiegoś powodu, kiedy idziemy na takie zajęcia, to jest po prostu nam łatwiej. Chociażby ze stabilnością tego wszystkiego. No i mam do was konkretne pytanie, jeszcze raz pytam, to znaczy jak to wygląda u was? Formacja dorosłych w kościele u was? Czy są wspólnoty, które oferują taką formację porządnie? Czy nie ma? Czy w kościele? Czy dla jakich grup? Czy w ogóle są? Jak to wygląda tam, gdzie jesteście? Dajcie znać, bo jestem bardzo ciekaw. No ja nawet wcześniej nie zauważałem, że jakiś problem w temacie może być, także powiedzcie coś, jak to? Jak myślicie? No i co, dzięki bardzo za dzisiaj. Widzimy się za czas jakiś na tym kanale. Z Panem Bogiem. Pa, pa.